i witam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 26 listopada 2020 roku. Czwartek, a więc herbata zaparzona, ginger, czyli imbir, mięta, do tego jeszcze miód, chwilę później dodawany, cytryna tak samo i jeszcze jest do tego stevia. Wszystko kupione w liściach, także zdrowo. No dobra, jedną miętę dodaję, zwykłą torebkę, którą kupuję, żeby po prostu gdzieś tam ta herbata jeszcze dodatkowo była zwykła, więc jestem przygotowany na dzisiejsze wiadomości. Wczoraj uszykowałem sobie te wiadomości, które miałem powiedzieć dziś o 3 i 4 nad ranem, ale z kolei powiedziałem sobie, wiecie co, jest mało tych wiadomości, zaczniemy od 10-11 kolejnego dnia. No i jestem. 10.11. Bardzo dobrze, że poczekałem, bo pojawiło się bardzo dużo nowych wiadomości. Mamy spadek Bitcoina w granicach 15%. Co to może oznaczać? Za chwilę sobie na to odpowiemy. CryptoCrew, tak jak gdyby znowuż, czy on przepowiedział przyszłość? Nie. Nie przepowiadają przyszłości żadni analitycy techniczni, tylko mają swój rachunek prawdopodobieństwa. Wczoraj, jeżeli oglądaliście CryptoCrew University i ktoś by go zapytał, czy by wszedł w tym momencie w Bitcoina, patrząc tylko i wyłącznie na wykres Fear and Greed Index przy 94, on odpowiedział wam prosto z bomby. Nie, tylko biorąc pod uwagę, że zazwyczaj kupuje się, kiedy rynek krwawi. No i można powiedzieć, że od wczoraj mieliśmy delikatny spadek, zaraz o tym sobie opowiemy. Mamy problemy na Coinbase tak samo, które się ostatnio dzieją i nawarstwiają, też trzeba o tym wspomnieć. I wspomnieć też o Bitmarkecie, od czego to się wszystko zaczęło. Oczywiście Coinbase to jest moloch i nie ma szans, tutaj nie ma szans, w cudzysłowie, nie ma takiego słowa w świecie krypto, ale będziemy sobie o tym za chwilę mówić. Najpierw przejdźmy do CoinGecko, więc Bitcoin 16 782 dolary. W ostatnich 24 godzinach 11,9% w dół. Nawet gdzieś tutaj za chwilę będziemy mówić o 15% w ostatnich 24 godzinach, więc mamy ten spadek. Ostatnia godzina już jest zielona, także świetnie to zaczyna wyglądać. Jeżeli chodzi o projekty, które sobie najlepiej poradziły, nie ma ich dużo. Zobaczcie, to są stablecoiny. To się dzieje przy każdym spadku, można powiedzieć grubym, w świecie krypto. Wszyscy schodzą do stablecoinów. Albo się stop lossy uruchamiają, albo ktoś nie śpi przez całą noc i potem wygląda tak jak Feniks w inne dni. Oczywiście dzisiaj się wyspałem na szczęście, więc projekty, które najwięcej spadły, zobaczcie, Zilliqa minus 26%, Reserve Rights Token minus 24%, Algorand minus 24%. Bardzo dużo w tej sferze 20% jest. Nawet tutaj mamy gdzieś Liska, zobaczmy, Nano tak samo, już poniżej dolara, XRP tak samo, 24%, więc te, które wzrastały ostatnio bardzo dużo, pamiętajmy, że w ciągu 7 dni nadal XRP jest na 71% w górę, nadal tutaj te projekty są na zielono, więc zobaczymy, czy ta korekta już się zakończyła, 17 tysięcy, czy mogliśmy ją przewidzieć też na różnych innych zdarzeniach, które się działy. Oprócz tego, no musimy przejść do Twittera i sobie sprawdzić pewną historię, więc ja parę dni temu dodawałem na Twitterze informację o tym, że dokładnie to, od USDT Balance Analysis, gdzie w maju 2019 roku BTC, to było 23 listopada dodane, BTC spadł o 15%. Wtedy, kiedy Binance otworzył swoje drzwi po haku w maju 2019. Musimy się cofnąć o 1,5 roku prawie wstecz, żeby mieć takie dane. No i wiemy, co się dzisiaj dzieje. Ostatnie wiadomości mówią o tym, że dosłownie godzinkę temu OKEX zaczyna aktywować swoje wypłaty, gdzie bardzo duże ilości bitcoina idą już z OKEX, z tej giełdy, na przykład na Binance. I teraz naszym zadaniem jest sprawdzenie, co się działo w historii przy takich akcjach, jak OKEX 5 tygodni nie był dostępny dla sprzedających. Teraz wysyłają bardzo grubo, gdzie w pierwszych blokach czy bloku 2822 bitcoiny wyszły z tej giełdy. To jest najwyższy współczynnik w tym roku do tej pory w jednym bloku czasowym. Wypływu po prostu z OKEX. I pamiętajcie, jak uruchomili Binance po haku w maju 2019 roku, Bitcoin spadł też o 15%. Czy to jest związane też z tym? Na pewno gdzieś tutaj jest jakieś powiązanie z tymi działaniami na OKEX, czyli wypłatą. My nie mówimy, że zaraz wszyscy wyjdą i będą sprzedawać bitcoiny, tak? To nie jest oczywiście zgodne z rzeczywistością, ale dziś ludzie, którzy przez 5 tygodni obgryzali te paznokcie na OKEX-ie, chcą dzisiaj przy takich cenach na pewno coś zrobić z tym bitcoinem. Albo zostawić część, wysłać na inną giełdę, na inne portfele, do których mają dostęp, klucze, albo będą je upłynniać. Tak jak tutaj Amy zauważyła, że bitcoiny z OKEX lecą właśnie do Binance i Ethereum tak samo. Mamy tutaj 11 207 Ethereum przetransferowane z OKEX-a do Binance. Zaraz wrócimy do Twittera jeszcze do jednej wiadomości, tutaj z Coinbase związaną, ale najpierw sobie sprawdźmy te statystyki ostatnie, które mówią nam o spadku bitcoina. Nadal spada, tracąc 17 tysięcy dolarów w największym krachu od marca, więc na niektórych giełdach było to 15%. Gdzieś tutaj w tej wiadomości jeszcze raz przejdźmy. Z 19,5 tysiąca dolarów wczoraj spadł do 16,350 dzisiaj, czyli to było już 15% od tej ceny, tak? Teraz jesteśmy przy prawie 17. Miejmy nadzieję, że zakończył się ten spadek. Giełdy oczywiście zarobiły potężne ilości pieniędzy na longach. Na shortach pewnie też już ludzie przewidywali, ale widzimy, co się działo w ostatnie 24 godziny na różnych giełdach. Binance, Huobi, OKEX, BitMEX, Bybit. Ile pieniędzy dokładnie, to jest w milionach dolarów, prawie 1 miliard dolarów zarobił Binance na likwidacji pozycji przy tym ostatnim spadku. I to jest właśnie ten najwyższy spadek od marca, jak tutaj zauważają. Od tego, gdzie spadliśmy z bitcoinem do 3000 dolarów w przeciągu 24 godzin wtedy. Oczywiście dzisiaj jesteśmy dużo wyżej. I te 3000 za jednego bitcoina to wydają się niewyobrażalnie dalece, więc tutaj na razie nie musimy się o to martwić, ale przechodzimy do tej informacji na samym końcu tej wiadomości, czyli Coinbase. I coś tam się dzieje od wczoraj, jeżeli chodzi o Coinbase, może nawet przedwczoraj. Zaczęły się pierwsze chocki klocki dział, o czym informowałem już wcześniej. Tu mamy na przykład osobę sprzed godziny, nadal ma problemy, czyli Coinbase z jakiegoś powodu zablokowało moje konto, a było potrzebne w dniu, w którym Bitcoin dotarł do all time high, czyli 19500 mieliśmy wczoraj praktycznie, no dzisiaj już inaczej to wygląda. Nawet po okazaniu im dowodu osobistego i paszportu nie miałem dostępu. Dzisiaj rynek miał mocną korektę i co się stało? Dziś rano zostałem zweryfikowany. To jest po prostu jawne oszustwo i to nie jest jedna czy jeden post ludzi. Wystarczy sobie wejść na Reddit, na Coinbase i poczytać, co tam się dzieje ostatnio. I nie wygląda to za ciekawie. Dobrze, że chociaż tutaj cenzury nie ma i nie usuwają postów, jak gdzieś tam w historii Bitcoina w 2015-16 roku, ale to już jest osobna sprawa. Więc tutaj ludzie naprawdę przychodzą i mówią już o pozwie zbiorowym przeciwko Coinbase, na przykład tutaj z 10 godzin temu. Coinbase wygląda niezaciekawie ostatnio. Nie mam odpowiedzi od Customer Service, czyli biura obsługi klienta przez ponad tydzień. I tych wiadomości jest naprawdę dużo. PayPal to za chwilę osobny temat. Przejdziemy do tego, jak zatrzymał jednego kolesia, który chciał potradować troszeczkę dziennie, ale to za chwileczkę. I z czym to może być związane? Pamiętajcie, że jeżeli ktoś tutaj chce wypłacić 1000 czy 2000 zł, może nie być problemu. Przypomina mi to troszeczkę sytuację z Bitmarketu, ale zanim zacznę ten temat, nie chcę, żeby ktoś mówił mi, że ja porównuję te dwie sytuacje, tylko co mi to przypomina, tak? Na Bitmarkecie, jak pamiętacie, w czerwcu czy w maju 2019 roku, czy wcześniej, chyba 2019 roku to było, dodałem informację, że ludzie zaczęli mieć problemy, ale to nie zwykli, powiedzmy, jacyś tutaj detaliści, którzy chcieli wypłacić 1000 zł, tylko na przykład 1000 bitcoinów. Już pojawiał się jakiś problem w jakichś newralgicznych dniach, tak? I to było na 2-3 miesiące przed zamknięciem oczywiście Bitmarketu. Coinbase jest zupełnie inną ligą i nie wierzę, że tak się stanie, ale osoby, które wypłacają 1000 dolarów dzisiaj, czy 2000, tam nie ma żadnego problemu. To są osoby, te, które mają problem, to już te grube sumy, które się tu ewentualnie pojawiają, albo jak gdzieś XRP czy duże zwroty z inwestycji, ostatnich wzrostów, wtedy nagle jest tutaj blok. I trzeba tutaj obserwować to, co dalej będzie się działo na Coinbase, bo z jednej strony obawiają się o nadchodzące regulacje, do których zaraz przyjdziemy, gdzie administracja Trumpa chce je wprowadzić jeszcze do końca roku. Więc będziemy sobie obserwować, ja sobie tutaj czytam codziennie, co tu wychodzi na Coinbase, na Reddicie, żeby dowiedzieć się, jakie ludzie mają problemy na przykład, nie? Więc na przykład trading zlikwidowany, nikt nie mógł wcisnąć czegoś, albo ID trzeci raz. No jeżeli ja znam swój dowód osobisty, to znam swoją datę urodzenia, przynajmniej raczej, chyba że jestem po dwóch jakichś browcach mocnych, no to mogę mieć problem. Ale jeżeli wpisuję swoją datę urodzenia i nadal jest coś nie tak z moją weryfikacją ID, no to nie jest problem po mojej stronie, tylko Czy to nie jest problem zrobiony specjalnie, tak jak tu ta osoba miała. Także czytam codziennie, patrzę, co się dzieje na Coinbase. Dajcie znać w komentarzach, czy wy mieliście problemy. I wiadomo, jeżeli $1000 czy tam 10 tysięcy, to może nie być problemu. Ale jeżeli ktoś chce wysłać na przykład 1000 bitcoinów, a takie idą transakcje do Coinbase'a i je wypłacić, tutaj może być jakiś problem ostatnio. I teraz przejdźmy do tych regulacji. A więc i CryptoPotato zrobił na ten temat wiadomość i Trust Notes. I tutaj przeczytajmy może, o co chodzi dokładniej. A więc Brian Armstrong, dyrektor generalny Coinbase, wypowiada się na temat plotek, bo wiemy, że Steven Mnuchin, jeżeli administracja Trumpa nie zostanie przedłużona, odejdzie do końca jego kadencji, do końca tego roku. I powstały plotki, jakoby planowałby przyspieszyć nowe regulacje dotyczące portfeli kryptograficznych, hostowanych samodzielnie przed końcem jego kadencji. Czyli plotki, które mówią o tym, że Trump na przykład nienawidzi bitcoina i kryptowalut. I chodzi tutaj o proponowaną regulację, która wymagałaby od instytucji finansowych takich jak Coinbase zweryfikowania odbiorcy właściciela portfela hostowanego na własnym serwerze, zebrania informacji identyfikujących tę stronę, zanim wypłata mogłaby zostać wysłana do tego portfela, który jest samodzielnie hostowany. Więc w zasadzie chcą KYC na adresie, na który wypłacasz pieniądze. Z prostą odpowiedzią, że to jest twój adres, bo skąd mieliby wiedzieć inaczej. Czyli widzimy, do czego te regulacje nas doprowadzają dzisiaj, tak? Jeżeli chodzi o wypłatę z Coinbase w przyszłości, to będzie pewnie PayPal i inne giełdy, my wysyłając z Coinbase'a do tej pory wysyłaliśmy na jakiś adres kryptograficzny, nie musieliśmy mieć jakiegoś KYC po drugiej stronie, tak? Teraz regulacje idą w tym kierunku, że zanim wyślemy pieniądze z Coinbase'a, my musimy zweryfikować adres, na który wysyłamy. Przynajmniej mieć informację zwrotną z danymi odbiorcy. Jeżeli wysyłamy na swój adres, no to musimy mieć jakieś powiązanie, Coinbase musi przechowywać jakąś tutaj historię, że te pieniądze zostały wysłane na nasz adres. Albo na kogoś innego, który jest zweryfikowany też już tutaj na Coinbase. Oczywiście niektóre z tych problemów mogą mieć wpływ na użytkowników, którzy wysyłają kryptowaluty do różnych sprzedawców online lub do innych osób na rynkach wschodzących, gdzie zebranie znaczących informacji o klientach jest trudne lub niemożliwe. Do tego mamy prostsze transakcje, takie jak przegłosowanie niektórych treści na Reddicie lub przeniesienie przedmiotu w grze. Również wymagałoby weryfikacji odbiorcy, co wydłuża i komplikuje proces. Jeżeli to by było wprowadzone, Armstrong uważa, że wpływ tych barier skłoniłoby użytkowników USA do zainicjowania mniejszej liczby transakcji. To skutecznie stworzyłoby otoczony murem ogród dla usług kryptowalutowych w USA, odcinając nas od innowacji, które mają miejsce w pozostałej części świata. Klienci z USA zwracaliby się do zagranicznych firm kryptowalutowych, aby uzyskać dostęp do takich usług, co w dłuższej perspektywie mogłoby zagrozić statusowi kraju jako centrum finansowego. Więc to jest na razie propozycja. I Coinbase i inne firmy kryptowalutowe wysłały w zeszłym tygodniu list do Departamentu Skarbu, aby wyrazić te obawy. Nie sprecyzował jednak, czy Skarb Państwa w jakimkolwiek sposób zareagował. Więc będziemy obserwować te regulacje, które tutaj nadchodzą i czy one zostaną dalej zaakceptowane, czy nie. No tutaj niestety tylko czas nam podpowie. Więc no, jest to utrudnienie. Na pewno jest to utrudnienie, bo jak? Wysyłamy gdzieś nasze kryptowaluty, do tej pory nie musiałem jakiegoś mieć KYC, nie wiem, na koncie KuCoina czy innych. Teraz będę musiał udowodnić, że to jestem ja albo osoba, do której wysyłam, to jest ona. Na takiej zasadzie. Czyli to tak jak działa, można powiedzieć, w systemie finansowym, bankowym. Zobaczymy, gdzie nas to dalej powiedzie. Wróćmy jeszcze do Twittera na chwilę, gdzie Crypto Whale to jest ten urodzony pesymista, osoby, które weszłyby albo nie weszły, bo już przy $6000 mówił o tym, że Bitcoin nie wyjdzie wyżej, dzisiaj mamy 17 tysięcy, więc warto słuchać z jednej strony, z drugiej strony nie warto robić to, co te osoby do końca mówią, ale to jest coś interesującego, co tutaj dodał. Próbuję porównać Amazona do Bitcoina. 2017-2020 z Bitcoinem i Amazon w 2000 roku, bańka na dotcomach. No i jego zdaniem możemy być w takiej bańce oczywiście, tak? Dlaczego akurat to przekazuję? Bo jeden z newsów, które pokazywał nam CryptoCrew University albo wideo, które tłumaczyliśmy wcześniej, chwila tylko znajdę, gdzie to jest. Pamiętajcie, że możecie wejść na playlistę na kanale Bitcoin Phoenix i wtedy łatwiej znaleźć te wszystkie filmy, które tutaj są. Ja sobie wejdę na wróżenie z fusów, o ile dodałem do tej kategorii. I to było 14 października 2020, także musicie odszukać manualnie, gdzie CryptoCrew University mówi o korelacji wyborów prezydenckich w ostatnich 36 latach. do Bitcoina giełdy, czyli przez 36 lat za każdym razem, można powiedzieć, giełda była zielona po wyborze prezydentów, tylko jeden okres, 2000, spowodował, że giełda, wtedy jeszcze Bitcoina nie było oczywiście, runęła na ziemię, czyli bańka na dotcomach. I to mnie jakoś utknęło od tamtej chwili, dlatego to jest ta jedna pesymistyczna wersja, która raczej się nie zdarzy, oczywiście, można tak powiedzieć, ale z drugiej strony warto sobie zobaczyć ten film, gdzie CryptoCrew University zrobił naprawdę świetny research. 36 lat wyborów prezydenckich i tutaj też jest pozytywny wydźwięk również, co się może wydarzyć, jak przekroczymy all-time high Bitcoina 20, 30, 40 tysięcy, ale warto cofnąć się do tego 2000 roku i gdy Crypto Whale dodał tą wiadomość, od razu mi się przypomniała ta audycja, dlatego wam o tym mówię, że łączę kropki czasami, żeby te najbardziej optymistyczne wersje i pesymistyczne też tutaj podawać, żeby nie zostawiać niczego w tyle. I jedna osoba, Bart Simpson na przykład dodaje, Piotr, którego pozdrawiamy, czy porównuje to, co się działo wcześniej, czyli tylko te dwa wierzchołki Amazona, a potem wiemy, co się działo dalej, po tej bańce, tak? Także jeżeli ktoś jeszcze poczekał 20 lat, dzisiaj na pewno ma dobry rezultat z tych, ze swojej inwestycji. Gdzieś tutaj ostatnio miałem fajny artykuł, który pokazywał, muszę go gdzieś odnaleźć, może za chwilę, czekajcie, a więc znalazłem, co by się stało, jeżeli byśmy zainwestowali $500 w Amazona, tak? I najpierw pokazują tu całą tą historię na samym początku, ile kosztowała akcja, więc oczywiście po raz pierwszy Amazon sprzedał akcje publiczne 15 maja 1997 roku. Pierwsza oferta publiczna IPO została wyceniona na $18 za akcję. Odbyły się 3 podziały, wszystkie w latach 98-99, 2 z nich podział 2 za 1, a drugi 3 za 1. Sposób, w jaki działają podziały, no tutaj nas to nie interesuje. Tak więc, gdybyś zainwestował $500 po cenie IPO na samym początku, kupiłbyś 27 akcji. Po podziale akcji miałbyś teraz 324 akcje. Akcje te byłyby warte 568 tysięcy przy obecnej cenie 1755 za akcję. Kiedy to było? Zobaczmy. 24 listopada. Musimy sobie sprawdzić dzisiaj, ile byśmy mieli akcji. 324. Dzisiaj to jest $3185. Pomnóżmy sobie. Jeżeli nie było jakiegoś podziału kolejnego, to dzisiaj mielibyśmy ponad bańkę za $500 zainwestowane na IPO. Na samym początku, mimo tych baniek, które były po kolei, bo nawet mamy tutaj wyszczególnione. Inwestorzy, którzy utknęli w Amazon podczas przejażdżki kolejką górską w bańce internetowej około 2000 roku, byli sowicie wynagrodzeni za swoją cierpliwość. Cena akcji wzrosła z $1,5 za akcję po korekcie do 106, potem mieliśmy split, następnie zaczęła spadać o 96% aż do 28 września 2001 roku. Osiągnęła wtedy najniższy poziom 5,97, czyli ci, którzy wchodzili na początku, sprzedali wtedy i nie trzymali na hodl, powiedzmy, Amazona. O co tutaj chodzi? Technologia wygrała. Technologia plus oczywiście, że dzisiaj Amazona używa się na całym świecie, pomaga wielu ludziom. Jestem bardzo zadowolony, jeżeli tutaj w tej Anglii mieszkałem przez 17 lat, chyba nie było dnia, może dnia nie, ale miesiąca, gdybym coś nie zamówił z Amazona. Na początku to był eBay, potem jak już mi wysłali parę rzeczy, na które nie mogłem odpisać, zapłacić z powrotem, czy dostać pieniędzy za to, że zwróciłem towar. Tutaj jest wszystko automatyczne na Amazonie i to mi się właśnie podobało. Od samego początku, do samego końca nawet można było przetestować i powiedzieć sorry, bo nie podoba mi się to, co tutaj wysłaliście. Czyli Amazon widzimy jako technologia i to takie porównywanie jak Crypto Whale ma sens, ale wyszczególnianie takich małych dat, no to wtedy widzimy, co się działo dalej. Tak jak tutaj Bart Simpson nam podpowiedział, zobaczcie, co się działo dalej z Bitcoinem. Jeżeli ta technologia przetrwa i Bitcoin będzie rewolucyjny, niektórzy też dodają oczywiście takie wykresy, gdzie mieliśmy Amazona i Bitcoina w tym momencie. Niektórzy przewidują, że 7500 możemy nawet spaść, ale znowu będzie odbicie. Mnie interesuje też ta część, jeżeli chciałbym jeszcze połączyć kropki, z tym, o czym mówił Tyler Jenks, czyli powiedzmy ten hyperwave, który tutaj się wydarzył na bańce, bardziej tutaj się wydarzył na bańce dotcomów w 2000 roku. Doszliśmy do początku tego cyklu hyperwave. Czy dojdziemy z Bitcoinem do 1000? Wątpię, ale jest taka gdzieś rzecz z tyłu głowy, że jeżeli bylibyśmy dzisiaj w tej bańce, o której mówił na przykład CryptoCrew University, w co wątpię, że będzie, ale mamy historię, możemy się dowiedzieć, że w 2000 roku była taka bańka jedna, która się wydarzyła, prawdopodobieństwo podobnej jest znikłe, ale żebyśmy mieli to na uwadze. Ja tutaj dam łapę w górę, a nie, bo to sobie daję. Sobie nie daję łapek. Więc CryptoCrew University w takim bądź razie warto posłuchać i połączyć te wszystkie kropki. I historia jest bardzo ciekawa. Jeżeli ktoś był z Amazonem od samego początku do samego końca i tak dzisiaj bańkę wyciąga z $500 zainwestowanych na IPO, na samym wejściu, na samym początku, mimo tego, że stracił w międzyczasie po 96%, jak tutaj czytaliśmy. Także duże wyobrażenie wam dzisiaj dałem, a my przejdźmy do kolejnych wiadomości. Sędzia odrzuca wniosek o zamrożenie aktywów kryptograficznych Kred w przypadku upadłości. Ponad tuzin wierzycieli Kred złożyło wniosek w trybie pilnym 23 listopada, starając się zmusić 21 giełd kryptowalut do zamrożenia aktywów posiadanych przez Kred na ich odpowiednich platformach, w tym 5 giełdach w USA. Podczas przesłuchania 25 listopada Dorsey zapewnił, że nie może działać w sprawie wniosku bez dowodów dotyczących statusu i własności aktywów kryptowalutowych, o których mowa, i skarcił inwestorów za ich widoczny brak wysiłku włożonego w wyśledzenie aktywów. W tym momencie wszystko, co mam, to zobowiązanie dłużników do wykonywania ich powierniczego obowiązku ochrony majątku spadkowego. Wszystko, co mogę zrobić, to upomnieć dłużników. Czyli widzicie, jeżeli dzisiaj inwestujemy w takie aktywa jak kryptowaluty, pożyczki, możemy szukać wiatru w polu, jeżeli chodzi o zamrożenie, jeżeli ktoś ma bankructwo w tej firmie, bo to nie jest ta sama inwestycja, jeżeli inwestujemy dzisiaj w giełdy, czy powiedzmy w podmioty, które mają status normalnej firmy, takiej niekryptowalutowej, gdzie gdzieś te kryptograficzne nasze aktywa są powysyłane, tylko po prostu tutaj nie ma sędzia nic do gadania, tylko upomnieć może, że prosimy wysłać czy oddać pieniądze tym osobom, które mają tutaj w tym bankructwie swoje aktywa gdzieś zamrożone. Ale nie może zamrozić innych giełd, bo to nie jest w jego jurysdykcji, można powiedzieć. Czyli pamiętajcie, że to jest zawsze takie zagrożenie. No i z drugiej strony można teraz myśleć, czy Coinbase robi dobrze, że jeżeli my wysyłamy i ktoś ma potwierdzone po drugiej stronie KYC, w takich przypadkach, gdzie ludzie tracą pieniądze ze względu na bankructwo Kred, czy to nie jest dobra droga do odzyskania ich, tak? Także miecz obusieczny. W każdej chwili mamy tutaj właśnie, jak znaleźć w tych regulacjach kryptowalut taką równię pochyłą, żeby każdy był zadowolony i nie za dużo byśmy tutaj tracili w przypadku naszej prywatności, anonimowości czy cokolwiek innego w przypadku, gdzie musimy podawać to KYC, a z drugiej strony, jeżeli firma upadnie, to czy musimy szukać wiatru w polu zawsze, tak? W świecie krypto. PayPal zawiesza użytkownika do handlu kryptowalutami przy użyciu własnej usługi PayPal. To jest ciekawe. Niedawno przecież udostępnili dostęp użytkowników do PayPala. Można tutaj robić różne transakcje, ale nie. Jednak nie. Dlaczego? Według amerykańskiego użytkownika Reddit, The Cool Dog, PayPal wysłał mi wiadomość, w której stwierdził, że trwale ograniczył ich konto moje konto z powodu potencjalnego ryzyka. Użytkownik powiedział, że dokonał co najmniej 10 transakcji kryptograficznych w ciągu tygodnia, kupując podczas spadków i sprzedając, gdy cena była wysoka, a PayPal poprosił o wyjaśnienie każdej transakcji. System oznaczył moje konto, myśląc, że sprzedaje przedmioty o wartości $10 000 w ciągu tygodnia, podczas gdy nie robiłem tego w ciągu ostatnich 6 lat. Posiadałem konta PayPal, powiedział użytkownik, przesłałem materiały do przeglądu za pomocą mojego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, napisałem PayPal Krypto dla każdej transakcji kryptograficznej, ponieważ co jeszcze mogę powiedzieć? Więc podobno w ciągu kilku godzin PayPal wysłał wiadomość, w której stwierdził, że użytkownik nie będzie mógł prowadzić żadnej dalszej działalności za pomocą platformy. Użytkownik stwierdził, że pozostałe środki na koncie $462 zostały zatrzymane na 180 dni i nie będzie mógł ich wypłacić w tym czasie, więc naprawdę w 100% wiem, że nie zrobiłem nic złego. Jest to nieporozumienie, ponieważ uważałem, że dokonałem ponad 50 transakcji kupna-sprzedaży w ciągu jednego tygodnia, kiedy to tylko kryptowaluta. To jest ciekawe, nie? Nie można sprzedawać, kiedy jest wysoko, tylko trzeba sprzedawać, kiedy jest nisko. Zupełnie odwrotnie to, o czym mówił CryptoCrew University w przypadku PayPala. Zawsze na stracie można sprzedać. To jest ciekawe. Powiedziałem im, że korzystam oczywiście z PayPal, aby przelać pieniądze z jednego moich kont online na moje główne konto czekowe od Coinbase do czeków, aby ominąć dłuższy czas wypłaty. Nigdy nie miałem problemu ze zrobieniem tego, dopóki nie było większej sumy. O! Mamy słowo klucz. Mamy słowo klucz. Dopóki nie było większej sumy pieniędzy. Dokładnie w tym momencie. Pamiętacie, co mówiłem na początku? Bitmarket? Oczywiście, Coinbase to jest moloch, nie porównuje. Dwie rzeczy. W momencie, kiedy Bitmarket zaczął mieć problemy finansowe, to było wtedy, kiedy chciał przesunąć duże wartości pieniędzy, jakiś użytkownik, i wtedy był problem. 1000 bitcoinów, nagle ktoś chce, nie, poczekajmy spokojnie, wyśle pan później troszeczkę. I to na miesiąc przed zamknięciem, przed bankructwem. Zrobiłem wtedy audycję też o tym i dostałem w komentarzach bardzo ciętą ripostę, że to jest jak, to jest Bitmarket, to jest najstarsza giełda w Polsce i tutaj nic tej giełdzie nie grozi. To jest trzon, także nie rozsiewaj głupot, Feniks. I dlatego tylko przypominam o tym. Ja nie mówię, że Coinbase ma jakieś problemy finansowe. Zupełnie nie. Ale mamy tutaj nawet słowo klucz. Większą ilość pieniędzy, którą potrzebowałem na opłacenie niektórych rachunków, zajęło im nerwowy tydzień, zanim w końcu zgodzili się uwolnić moje fundusze. Nigdy więc nie skorzystam z PayPala jeszcze raz. Mamy też oczywiście w tym przypadku informację od PayPala. Polityka platformy stanowi, że nie pobiera ona żadnych opłat transakcyjnych od użytkowników kupujących lub sprzedających kryptowaluty do 2021 roku i nie ma żadnych opłat za przechowywanie kryptowalut. A użytkownik serwisu Reddit BitaBet zasugerował częściowo wyjaśnienie działań PayPal, które mogą polegać na tym, że traci pieniądze na użytkownikach przeprowadzających transakcje o dużym wolumenie. Czyli nie można tego robić. Można sobie sporadycznie kupić na PayPalu, gdzieś tam na półeczkę odłożyć, popatrzeć, o, ale fajna krypto. Ale już ze sprzedażą możecie mieć problem. News BTC, Ripple gwałtownie wycofuje się do 50 centów, to klucz do kolejnego wzrostu, zauważają. Sprawdźmy jeszcze raz, ile kosztuje teraz Ripple XRP, 52 centy. Może tutaj mogą mieć rację. Jeżeli Bitcoin nie będzie spadał niżej, bardzo prawdopodobne. Ripple rozpoczął silną korektę w dół po tym, jak nie udało mu się dojść do 75 centów, chociaż na Coinbase udało się. Dlatego była blokada. W stosunku do dolara oczywiście. I zobaczmy, jakie mamy tutaj wsparcie w takim bądź razie. Para może wrócić do głównego wsparcia 50 centów przed świeżym wzrostem. Aha, czyli ten artykuł był pisany podczas spadku chyba 60 centów, poniżej nawet, więc 50 centów może być ta najniższa. Para przebiła nawet strefę wsparcia 58 centów, ale nadal jest znacznie powyżej stóp prostej średniej kroczącej na 4 godzinach. Więc zobaczymy, czy te 55 obecnie handluje się blisko poziomu wsparcia. Aha, 55 centów i możemy dojść nawet do 50. To będzie ten główny opór i miejmy nadzieję, że niżej nie spadniemy z XRP. Będzie odbicie właśnie od tych 50 centów. Na razie jest. Tyler Winklevoss twierdzi, że ten bull run jest inny i różni się od tego z 2017 roku. Zobaczmy dlaczego. Podczas gdy wzrost liczby bitcoinów w 2017 roku był napędzany wyższymi wolumenami, no moglibyśmy to zauważyć po ostatniej audycji i Majka i Sylwestra Słuszka to samo zauważył, że te wolumeny są nikłe w stosunku do tych, które były w grudniu 2017 roku. Prawdopodobnie z powodu popytu detalicznego wtedy, jak dotąd wzrost cen w 2020 roku, czyli wtedy mieliśmy popyt detaliczny. Dzisiejszy wzrost w 2020, a w 2020 roku bardziej, jest napędzany bardziej przez alokację instytucjonalną i że inwestowanie w Bitcoin stało się mniej spekulacyjne, co wskazuje na rosnący status Bitcoina jako magazynu wartości. Sugeruje dalsze potencjalne przyjęcie, czyli mamy tutaj tą główną różnicę, już nie musimy się rozwodzić, dlaczego dzisiaj powiedzmy na różnych ETF-ach, innych aktywach jest Bitcoin tradowany bardziej niż klient detaliczny, który wchodził w 2017 roku. No i tutaj mają rację, bo i też ci, którzy są pesymistami bardzo mocnymi w świecie Twittera, jak G-Man, który śledzi to, co się dzieje na Twitterze cały czas, to też zauważa bardzo podobną różnicę, bo wtedy było dużo bardziej organicznie, jeżeli chodzi o tą cenę Bitcoina, wzrost, tą pompę, bo było dużo więcej pieniędzy faktycznych, które pojawiały się od detalistów, czyli osoby, które nagle usłyszały na ulicy o Bitcoinie i próbują gdzieś się załadować na Coinbase'ie i gdzieś indziej. Dzisiaj jest to mniejsza suma, no bo niektórzy zauważają, że cena Bitcoina idzie razem z ceną, a bardziej kapitalizacją Tethera, tak? Więc też mamy wzrost na takiej stopie. I teraz naszym zadaniem jest przefiltrowanie tych wszystkich wiadomości, czy Tyler, który jest bardzo pozytywnie nastawiony do tego wzrostu, czy tych bardziej pesymistycznych, którzy mają rację. Czy faktycznie dzisiaj wszystko odbywa się na rynkach OTC, gdzieś ci grubi inwestorzy inwestują na rynkach ETF czy ETN, na zupełnie innych pochodnych rynkach i dlatego te pieniądze są gdzieś tutaj ukryte. To już należy do Was. CryptoPotato, wyszukiwania Ethereum są na najwyższym poziomie od początku 2018 roku. Google Trends się kłania. Wzrost popularności Ethereum jest niezwykły, a liczba wyszukiwań przekroczyła poziomy z 2020 i 2019 roku z większą gęstością zapytań, jak na razie, w Kosowie, Macedonii i Nigerii. Wszystko wydaje się podążać za zachowaniem rynków ogólnych. Zainteresowanie Bitcoinem również rośnie, a inne altcoiny również pojawiają się w trendach Google, czyli Ethereum w tym przypadku. Więc zaczynamy obserwować od dzisiejszego odcinka, jak się tworzy tutaj właśnie prawdziwy demand na kliencie detalicznym, czy faktycznie zaczynają wchodzić i będziemy obserwować w kolejnych dniach, czy coś tutaj się zmienia i dojdziemy nawet do setki z powiedzmy początków roku 2018, czy to na Ethereum, czy to na Bitcoin. BTC Manager dodał wczoraj wiadomość, jak brak regulacji szkodzi branży kryptograficznej. No i wiemy, mamy tutaj już 10 lat. Oczywiście istnieje bardzo wiele czynników hamujących rozwój kryptowalut, a regulacja niewątpliwie znajduje się na szczycie tej listy. Mamy takie dyrektywy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy AML, KYC i inne, które no, opóźniają naszym zdaniem pewnie tutaj w świecie kryptowalut, adopcję kryptowalut, ale dla wielu z tych graczy, szczególnie tych bardziej przyzwyczajonych do tradycyjnego sektora finansowego, rynek kryptowalut jest prawdziwym dzikim zachodem, jak tutaj określają, i charakteryzującym się oszustwami, nielegalną działalnością taką jak handel, praniem i oszustwami związanymi z exit scamami w świecie krypto. Wiele z tego negatywnego postrzegania niewątpliwie wynika z ogólnej nieznajomości kryptowaluty, ale często przeciwnicy mają rację. Zasadniczo handel kryptowalutami powinien podlegać znaczącemu nadzorowi regulacyjnemu, aby zapewnić inwestorom ochronę i utrzymać zgodność giełd. Niestety wiele platform handlu kryptowalutami jest zarejestrowanych za granicą i podlega niewielkiemu lub żadnemu nadzorowi regulacyjnemu. Chodzi tutaj o Stany Zjednoczone oczywiście, czyli za granicą, poza Stanami. Co więcej, wiele platform padło ofiarą wyrafinowanych haków. Dobra, tu już to znamy, czyli oni chcą tutaj w tym artykule obalić mit szkody regulacyjnej, jakoby wielcy inwestorzy zaczęliby jeszcze bardziej pozytywnie widzieć ten wynik w momencie, kiedy regulacje dopadną świat kryptowalut. No to jest ciekawe, o czym tutaj akurat piszą. Może warto sprawdzić też, jak na temat regulacji wypowiadał się twórca Bitcoina, Satoshi Nakamoto, czy dawał nam czat, czy nie, na ten Wild Wild West w świecie krypto, więc to już zostawię do waszej oceny. Zauważałem po prostu, że wiele dużych inwestorów instytucjonalnych będzie napędzana regulacjami, a beneficjentami tego trendu będą czołowe, regulowane giełdy i w ten sposób będziemy tutaj szli w świecie kryptowalut. Kolejne giełdy, tak jak Poloniex, KuCoin i inne, będą supportować to, co się dzieje na Flare Network, czyli airdrop związany z oczywiście XRP. Na niektórych giełdach będzie trzeba przesłać dzień wcześniej oczywiście. Ktoś mi tutaj podawał list. O, jest. Dobrze, że pamiętałem. Łukasz Miszewski. A co do informacji XRP i Spark, podaje link, gdzie można samemu zobaczyć aktualną listę giełd oraz portfeli, które będą wspierać fork. Także ja już tu tą listę spróbuję zapamiętać, żeby ją dodać. I tutaj na tym Flare możecie patrzeć supporting exchanges, czyli na których giełdach będzie można zostawić po prostu XRP i zrobią wszystko za nas. Binance, BitBay mamy polski, tak samo BitHub, BitTrue, BitStamp, Celsius, Coinfield, także bardzo dużo tych giełd jest. Etoro tak samo. Etoro, jestem zdziwiony, że Etoro dodaje też już airdropy. To jest ciekawe, bo akurat na ostatnim wzroście przy XRP do tych 60 centów wczoraj mi się udało sprzedać tuż oczywiście na tym koncie patyczaków, jak ja to nazywam, na Etoro akurat, bo mam aplikację i dlatego, że supportują XRP Flare, też gdzieś tutaj byłem na tym Etoro do 60 centów, obejrzałem wczoraj audycję CryptoCrew i mówię, dobra, sprzedamy jeszcze, zanim pójdę spać. I udało się na tych 60 chyba centach, niecałych. Dzisiaj jest niżej, więc może za chwilę będę wchodził, jeżeli na tych 50 centach się ustanowi XRP. Zobaczymy, ale widzę, że Etoro jest, też supportuje Corbit, KuCoin, inne giełdy, Nexo. Wejdźcie sobie na tą i będziecie mogli sobie sprawdzić. Uphold tak samo, jeżeli na Upholdzie czekacie, bardzo fajnie, oni tutaj działają, jeżeli chodzi nawet o banki. Wielka Brytania, polecam Uphold, jeżeli chodzi o wypłaty na konto. A, teraz ja już wiem, dlaczego ten Bitcoin spadł o 20% czy 25%, bo mamy Black Friday przecież. No, teraz wszystko jasne, dlaczego doszliśmy z tą ceną do poniżej 17 tysięcy dolarów. Black Friday offer, minus 25%. No, też takie newsy wychodzą, więc bardzo możliwe, że Bitcoin po prostu chciał na Black Friday zrobić wszystkim oferty, żeby można było wejść na czarny piątek i zakupić Bitcoina. Zobaczymy, czy nie spadniemy oczywiście niżej, ale warto na to zwrócić uwagę. I na koniec 6 powodów, dlaczego Bitcoin spadł o 3000 dolarów. Jeden to jest OKEX, o którym mówiliśmy na samym początku. Ta wiadomość chyba wyszła 9:58, czyli tuż po tym, jak zacząłem audycję dzisiaj dla Was tutaj tworzyć. Więc zobaczmy, aha, 3000 OKEX, pierwsza wersja, 15%, pamiętajmy o tym. Potencjalne szkodliwe przepisy pochodzące od administracji Trumpa, w przypadku Coinbase'a, jeżeli to będzie jeszcze zaaplikowane do końca roku. Rajd ten nie doczekał się kolejnej ceny powyżej 19,5, 19,800, więc mamy podwójny szczyt w tym momencie. Najwyższy poziom około 20 tysięcy dolarów to silny opór techniczny i psychologiczny. Mamy też zwiększone napływy do giełd wskazujące na silniejszą presję sprzedaży. Mówiliśmy o tym, tak? I na Ethereum, i na XRP, nie, na XRP i na Bitcoinie. Coraz to więksi gracze przesyłają na Coinbase czy inne giełdy swoje, powiedzmy, podwójne szczyty cen Bitcoina i chcą sprzedać po prostu na tej granicy. To też jest rzecz, którą warto zauważyć. I wskaźnik nadmiernego strachu i chciwości, tradycyjnie sygnał niedźwiedzia. To już mieliśmy z informacji o CryptoCrew University, także mamy wszystko pokryte praktycznie w tej audycji. Przejdźmy też na polskich youtuberów, zobaczmy, co tutaj się wydarzyło. Mike Satoshi, zainteresowanie Ethereum rośnie, Bitcoin, prognozy nawet $100 000 w 2021 roku, Coinbase likwiduje dźwignię. To jest 13 godzin temu. Potem mamy Piotra Misiurka, jeżeli chodzi o jego audycję, mamy Tekre Gamer Hash, polskie projekty blockchain. Zobaczcie, znowuż 2 dni wcześniej mi się tutaj Piotr Misiurek pojawia, ale okej, niech będzie. Encyklopedia kryptowalut, Chainlink partnerem Smartki, 2 strategie na krypto. Ethereum 2.0 jednak odpali się w grudniu. BitHub, 5 lat kantoru kryptowalut, Flying Atom, historia rozwoju firmy. Mamy też Jurek S. Analizy, podsumowanie handlu i wprowadzenie, początek drogi, zakup złota. Jeszcze jest 321 Krypto, All Stars, rynek czeka, BTC, Ethereum, XRP, Anker, Ren, Silver na 3 cyfry. Razy 5, czyli te kryptowaluty się dowiecie tutaj od 321. Fox Baksik, kopać każdy może, część 114, kolejne koparki złożone i serwisowane dla górników w pracowni Baksika. Jestem ciekaw, kto kupuje jeszcze dzisiaj. Oczywiście żartuję, jest wiele osób, którzy kupują, ale co oni kopią? Dajcie znać w komentarzach, co można jeszcze dzisiaj kopać. Tak, musiałbym tutaj chyba do Foxa Baksika. O, wiem, co zrobię. Zaprosimy go do studia albo u Feniksa na tą audycję oficjalnie i nam opowie, co można dzisiaj jeszcze kopać, panie Fox Baksik. I jeszcze mamy FX Max, za co płacisz co noc, czasem 3-krotnie, a nawet o tym nie wiesz. O, Kryptoraport, za chwilę Bitcoin po $20 000, sprawdzam XRP, XLM, Polkadot, Dash oraz LTC, kiedy to the moon. No i przejdźmy na komentarze. A więc przejdźmy, Kowalski, Studio Kowalski. Dzięki Fenio, mimo że oglądam oryginał, gość jest profeska, zauważyłem pewnie jego wydane kursy, które już na pierwszy rzut oka widać jakość wydania i przy jego analizie nie ma zbyt wiele tych rysowanych kresek, jak inni rysują i zapaćkają nim cały ekran, czyli mówisz o optical art, tak? Tam jest oczywiście Lord of the Rings. Pozdroj miłego dzionka, dzięki również. Czyli jesteś na jego kursie, tak? To daj znać, czy warto, czy nie warto oczywiście wejść w CryptoCrew University jako kurs już prywatny. To nie jest chyba tanio, bo on tam 2000 chyba nawet dolarów dochodzą te kursy ceny, więc nie wiem, czy to jest w ogóle opłacalne. Ja nigdy nie korzystałem, wiem, że świetnie przedstawia tutaj darmowo wszystkim, oprócz tego, że ma te kursy i za to szacun. Mario, darmowe są te wskaźniki, jaka jest prawidłowa nazwa tych wskaźników do BTC, pomoże ktoś? Wiem chyba, że NVT nie jest darmowy, ale musicie dać znać, pod tym filmem najlepiej dla Mario, albo pod tamtym od CryptoCrew, jednego wcześniej, dajcie znać, czy one są darmowe. Nie wydaje mi się, że wszystkie są darmowe, bo NVT nie do końca, a ten high volatility, czyli wysoka zmienność, może być darmowy. Tutaj musicie sprawdzić. Ktoś podawał na jednej wcześniej. Mario, wejdź na jedną wcześniej audycję z CryptoCrew. Też się ktoś pytał o te wskaźniki i ktoś chyba, wydaje mi się, odpowiedział tam. Jeżeli chodzi o wskaźniki hash ribbons, tutaj Rafał Blockchain dodaje też na blockchain.pl swój link. Zobaczmy, gdzie nas to zaniesie, a tutaj jakiś skam. Nie. No dobrze, bardzo dobrze. Czyli wskaźniki hash ribbons, najskuteczniejsze sygnały do zakupu Bitcoina. I co one oznaczają? Też można wejść tutaj na ten blogchain.pl i tam macie informacje na ten temat. Jeszcze mamy, gdzie można kupić książkę. No, jeju. Pod każdym filmem jest. Jeżeli wejdziecie tutaj jeszcze raz na kanał, najlepiej sobie wejść na ten link. Po prostu jest tutaj dodany. Nie ma nic... Aha, jest jeszcze Brave. Oprócz tego w głowie twórcy Bitcoina. Tu wchodzicie. Nie ma problemu. Możecie wyjść. Ja zrobię osobną audycję na temat, dlaczego warto kupić encyklopedię kryptowalut, książkę jako książkę. Nie wiem, czy wiecie, ale tam jest jeden dział, chyba 7 stron, Feniks napisał w tej książce od encyklopedii kryptowalut i nadal jest to aktualne, to co ja tam napisałem w tej książce, w Kamila Predeckiego, dzięki jego uprzejmości oczywiście. Większość zrobił pracę Kamil i można sobie tutaj wejść, o macie, kup teraz, można wejść na ofertę świąteczną, widzę, że już grafika została zmieniona i w głowie twórcy Bitcoina możecie kupić 1 sztukę, czyli jeżeli przejdziecie na kup teraz, to macie 1 sztukę, 336 stron, a możecie w pakiecie 2 zejść niżej i tutaj macie 99 zł. Zawsze można zakupić i oszczędzić te prawie 30 zł. Także zapraszam. Jeszcze jakieś komentarze tutaj. O, scam. XRP DeFi Net to jest scam. Bitcoin Phoenix co do tego typu, co na YouTube giveawaye. Aha, czyli jeżeli wyślecie 1000, to dajemy 10 razy więcej, czyli XRP DeFi, wejdźmy na tą stronę, to jest scam. Ta osoba tak uważa i pamiętajcie o tym. Bitcoin SV all the time, mimo że widzicie tutaj ten nick jest po stronie Bitcoin SV, ta osoba ma tylko 10%, czy tam do 10% Bitcoin SV, więc nick może być zdradliwy. Nie cały czas Bitcoin SV, tylko dywersyfikacja. I tutaj widzimy, że Cardano to jest jego czarny koń na 2020-2021 rok, czyli nie BSV. No, czyli bardzo zdrowo, bo mamy dywersyfikację. Jarosław Skorek, jak nazywają się te wskaźniki? O, tutaj macie ADX, NDI, 1420 i RSI. Tak, są dostępne. RSI to nie jest. Druga to jest NVT, ADX, NDI, NVT and HNV, czyli High Volatility, czyli wysoka zmienność. On to tam dokładniej podawał, więc pomóżcie oczywiście osobom. Jeżeli nie, to do Jurka. Jurek tutaj na pewno pomoże, bo pewnie znajdzie gdzieś dla Was te wykresy. No i mamy to. Mamy kolejne. Dziękuję za wszystkie komentarze. Dziękuję za wszystko do tej pory. Długa audycja, ale no wiecie, wczoraj nie mieliśmy tej audycji ze względu na to, że no, mało było tych wiadomości, a i tak mieliśmy trzecią audycję CryptoCrew. Mam nadzieję, że zobaczyliście. Już widzę, że 200 osób więcej od początku zaczęcia tej audycji obejrzało, także każdy ogląda ten CryptoCrew. A to, co dzisiaj tutaj powiedziałem, weźcie sobie pod uwagę, że każda wersja jest możliwa. Mało prawdopodobna, ale możliwa. Także wiadomo, Coinbase coś tam się dzieje. Bardzo możliwe, że zaraz sobie z tym poradzą. Inne rzeczy też zwróćcie na to uwagę. Życzę Wam wspaniałego dnia. Widzimy się pewnie już po północy. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.